Setki hasydów jak co roku przyjechało do Lelowa w powiecie częstochowskim. Odwiedzają tu grób cadyka Dawida Bidermana, który w tym mieście się urodził i tutaj też zmarł. Każdy rok, co rok odwiedzamy moja pradziadeczka. Data jest stała, tylko że nie według kalendarza, który my znamy, ale według kalendarza żydowskiego. To jest bardzo ważne dla hasydów lelowskich, dlatego że jest to rocznica śmierci cadyka Dawida Bidermana z Lelowa, który zmarł w 1812 bądź 1813 roku. Akurat nie wiemy, który to był dokładnie rok, ale wiemy, który to był dzień. I hasydzi z Izraela, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, z kilku innych krajów jeszcze przyjeżdżają do Lelowa, starają się tu być, żeby pomóc swojemu cadykowi być bliżej Boga. Już w piątek hasydzi modlili się przy grobie cadyka Bidermana. Uroczystości będą jednak trwały przez cały weekend. Dla miasta to nie tylko wydarzenie kulturalne i historyczne. O tą promocję Lelowa w tym okresie nie musimy zabiegać, bo praktycznie no, czy to media, czy to telewizja, czy radio, czy prasa, czy internet, wszyscy o Lelowie wtedy piszą. Ale też taki wątek bardziej może ekonomiczny, społeczny, no też dzięki powiedzmy temu ruchowi turystycznemu w tym okresie, no zarabiają nasze sklepy, zarabiają też instytucje. Zgodnie z tradycją w trakcie uroczystości hasydzi będą wspólnie tańczyć i śpiewać psalmy.